Tak, Janku? A to pewnie jacyś zakochani, bo to teraz taka moda, żeby wrzucać. Ty nie, butelka jest kurde sprzed 80 roku. Stara. A może coś tam do picia było? Nie wiem, no jeszcze tego nie otwierałem, bo się boję to otworzyć. Bo to chyba trzeba będzie otwierać w wodzie. Ty tam jeszcze znasz na tym oddaleniu tego papieru, nie? Wiesz co, jak jest w środku sucho, to możesz normalnie otworzyć, a korek się da wyciągnąć? A, tak jak kiedyś były kapsle od piwa. No, no dokładnie, koleżanki były te. No to co, no to otwieraj i zobacz co tam jest w środku. Może jakieś z przyszłości numery totolotka. Ty, co, sami to otwieramy czy dajemy to do muzeum? Nie no, otwieramy sami, może to być jakaś tam pierdoła. Jak coś ciekawego się znajdzie, to wtedy będziemy myśleć. Dobra, jak tego, to ja tego nie będę sam otwierał, ja się tam zjawię u ciebie i to wtedy otworzymy. No dobra. Bo jestem trochę zajęty. No, a jak coś będzie poważnego? No to się dopiero okaże. Dobra, dobra Mateusz. To trzymaj się Janku, cześć. Nagrywam. Ojciec Polak, matka Polka, polskie miasto, polska łąka, piękna nasza, Polska cała, by ta Polska ocalała. Ale jeszcze my żyjemy, wszystkim wkoło pokażemy, jak wojować, jak wygrywać sprawiedliwie i gorliwie. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Nie kojarzy, nawet, ale do greckiego nie są podobne. No miałeś się pan, panie, zaznajomić, no. No zaznajomiłem się, no tylko, że pismo samo runiczne to nie moja... Pismo runiczne moje, kompletnie. No. I to było napisane, to mi syn tłumaczył, że to było wysłane było niby z Wolina do biskupina, do Mieszka. A widzisz, o kurde, ciekawe, gdzie to było. Moje, wiem tylko tyle, że moje, że... I to właśnie, było w tej butelce znalezione. Że właśnie Mieszko przyjął chrzest w 1966, a w 1967 roku już podbił Wolin właśnie... W którym? W 1967. Rok już po chrzcie. Już rok po chrzcie? Tak, podbił już Wolin. Właśnie zwłaszcza się na to, co wcześniej wspominałem, że miał gwardię przyboczą wikingów. No. Z
ze względu na nich bardzo zachwalali Wolin. Wiecie, dlatego podbił Wolin. Wolin był wtedy 2-3 razy większy od Gniezna, które było stolicą księstwa Mieszka. Wolin mieszkało około 1000 mieszkańców. Na tamte czasy to było potężne miasto. Ale to było wolne miasto, nie? Wolne, jako samodzielne było. Miasto łupieszcze, można powiedzieć. Wikingowie, którzy tam mieszkali, właśnie nie podlegali żadnej władzy z kubańcy. Łupili, co się dało po prostu dookoła. No, ale, do miasta też przyjmowali, bo przecież handlowali z nimi Arabowie. Oczywiście. Janku, właśnie dzięki temu, że łupili, mieli pieniądze. Za te pieniądze też kupcy, niektórzy przyjeżdżali pohandlować legalnie. No. Zostawiali kasę, bo wjazd do miasta za miejsce portowe było płatne, tak jak dzisiaj zresztą. Ja to myślałem, z tego, że nawet chociażby robił Wolin kasę. Że Wolin po prostu został przez namowę Szczecina, przez możnych ze Szczecina. Szczecin konkurował z Wolinem. Nie Wolin ze Szczecinem, tylko Szczecin z Wolinem. No, pod względem bogactwa i wielkości. Przede wszystkim łatwy dostęp do morza. Nie było problemu. No Odra, no. Warta jest dopływem. Więc Szczecin był jednak daleko stosunkowo w głąb lądu. Ale nie, on się kiedyś niby nazywali jako Szczyt Szczecin, nie? Niemiecki. A Guzik, prawda? Jaki on niemiecki, jak to był to miasto? Aż za Stralsund, no. Rostock, to były słowiańskie tereny. Słowianie połapscy. Ale to tylko w 1967 roku zdobył Mieszko, podbił Wolin. Ale już 40 lat później Wolin się znowu wybił na samodzielność. Odbił się od państwa polskiego. Zerwał kontakty z Polakami. Dopiero właśnie za Mieszka, za Chrobrego, dalej. No Chrobry napadł drugi raz. Dalej. To, że Krzywousty później próbował właśnie, właśnie w czasach, jeszcze wrócę, Mieszka właśnie Bernard z Hiszpanii, był właśnie, miał chrystianizować Wolinian, ale mu jako ubogi sługa Boży się przedstawił. Z laską, z wytowym. Jak Jezus przekazał niby. Tak. No. To potraktowali go jako bezpiecznego przygupa, Wolinianie. Troszkę mu manto spuścili. Przychodzi na bosaka ubrany. Troszkę manto mu spuścili i go odesłali Fordy Mieszkowi. I to było do 1049 roku. Pomorze w ogóle się całe oderwało, kiedy Krzywousty wszedł do Kołobrzegu. Ale on tylko wszedł rok, tam swoje rządy zaprowadził i się wycofali znowu Polanie. Ale w międzyczasie utworzyło się Księstwo Pomorskie, zależne od królów Polski. I w 1127 roku Warcisław, książę pomorski, na zlecenie właśnie królów Polski, bodajże Krzywoustego, czy Kędzierzawowego już, znowu zajął Wolin, posłał na celach chrystianizacji właśnie Ottona z Bambergu, który przybył do Wolina, ale już jako możny przedstawiciel W purpurach, można tak, powiedzieć. Chrześcijaństwa. I właśnie ten zabarł właśnie ten zakład zrobił z Wolinianami. Wolinianie stwierdzili, jeżeli pan chrystianizujesz Szczecin, my też przyjmiemy chrześcijaństwo. I on z Wolina poszedł na Szczecin, się udał, chrześcijaństwo przyjęli Szczecinianie, wrócił do Wolinian, Wolinianie honorowo znali zakład. Udało się panu schrystianizować, panie biskupie, przyjmujemy chrześcijaństwo. I tamtej pory się szacuje, że od 1127 roku ziemie wolińskie, to właśnie północne Pomorze Zachodnie, przyjęło chrześcijaństwo oficjalnie. A dopiero Arkonę zniszczył dopiero król duński w 1162 roku. To już najazdy późniejsze oczywiście to było, ale mówię, oficjalnie chrześcijaństwo się przyjmuje, że zachodnie Pomorze przyjęło w 1127 roku. Jeszcze muszę dokładnie się dowiedzieć, Radogosz kiedy została zniszczona. To właśnie syn czy wnuk właśnie Wacisława I, Wacisława III, to wnuk będzie. To właśnie on nadał prawa miejskie właśnie Płotom, Gryficom, Nowogardowi. Na prawie lubeckim zaczęli... Na prawie niemieckim. Tak, na prawie niemieckim. Noszę dumnie polskie barwy, jak rycerze, jak żołnierze, jak potrzeba. Jestem hardy, tylko w Polskę wierzę. Urodziłem się w Polsce. No niestety, Jonaczek odmówił posłuszeństwa. I nie ma paliwa. Odmówił. Zdejmij tu i znaczy w ogóle ciebie.
Na sekundę kranik poluzujesz. Daj mi rękawiczki, bo daj się tu czuć. Od razu. Czemu tu w tym ostojniku masz pusto? On jest pełny. Dobra, Junak chodzi. Okazało się, że prawdopodobnie jest zapchane odpowietrzenie zbiornika. Mateusz znowu szczęśliwy, bo już był przerażony. A nie przerażony byłby. Jak, panie Mateuszu, wrażenia po awarii? Żadne. Bardzo fajna przygoda. Jakby nie odpalił, zaprowadziłbym do gospodarza, pojechalibyśmy we dwójkę na jednym. O, oczywiście. Urodziłem się w Polsce. 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 Urodziłem. Marnie. O kurwa. Kurwa, nie noga tylko. Musi być oświetlenie. Nie, to trzeba wziąć ten przedłużacz, chyba tutaj podłączyć tą lampkę może. No. No bo tam w porządku zapalił, no jest. Właśnie by świeczka stoi, żeby się nie zwalił, Janku, tu będzie można ją przypalić tylko. Jest, jest. Jak to drzewo i bywało, nocny Polaków rozmowy. się rozpoczną za chwilę. Tak. A pamiętasz pan 49? Już żona. Dopiero teraz. Aj, tatunka, jest tatunka. To 23 na takie głowę, że nie jest. No kurde. No błędy. Co zrobić? No to błędy po dość. Napis. No to znam. Fotograbek. To wiem, znam. No. I Piotr. Wiecie jak to, no kurde, to co piękności. Siema, cześć Piotrek. Trzeba się było przesiąść, bo... Za szybki. Za ostry ten był. Za ostry, teraz po prostu zero dołożyłem tylko sobie do pojemności i tyle. Spokojnie teraz ciągnie. Teraz to wiesz, teraz to spokojnie, nigdzie się nie śpieszę, a wtedy zapierdalałem na ostatnio. Zaraza niesamowita. No właśnie. Ale tamtym to jak się sprawuje? No kurwa. Kawę ci robić? Nie, nie pijam kawy. Nie. No następny. Bezalkoholowe. Bezalkoholowe tak. I klawo. Do mnie. No i kurwa, jechaliśmy w jeden dzień, rozumiecie, się rozjebał, nie? Będzie tam filmik jest, no to będzie, nie? Potrzaskał mocno? No, słuchaj, wszystko by było dobrze, tylko kupił wersję limitowaną. A, nietypowe. Kupić plastiki. Nie, on ma Golasa, tak jak ja. No ale jakiś body ma, nie? No to wiesz co, no. Się rozjebał, cały zbiornik się rozjebał, bo aha. On mu... Wyjezdowy. Paczalnik z gazu się zapalił od razu. Myszę zjadła nam pół chleba. Przez noc. Nie wiem co to była za mysza, może jakiś bardziej myszokoń. Mówią, że szukała tego. Zatyczek do uszu przede mnie. Bo Janek grało by płoszą mysz. Przerwał mi kolację. Są straty. W ludziach. I jest wojna, są ofiary. Tak. Ale jakoś mam nadzieję, że przetrzymamy. Weź. Lecimy z chłopakami. Jak chciałem. No to teraz Piotruś, co opowiada o początkach. Nie, to nie moja epoka, więc Mateusz... Jak to... Ale byłeś przygotowany na to. No, przygotowany, jestem, na razie jestem zdenerwowany jeszcze spokojnie, zaj się zmuszałem. Muszę się, wiesz. Akurat mamy tutaj w Pokrzyk widok.
cztery wyspy. Nas interesuje tylko ta największa, zwana Ostrowem Letnickim. Następnie jeszcze trzeba dodać, że szerokość maksymalna jest około 500 metrów.